Takiej śnieżynki jeszcze w skokach nie było. Wyłoniła się z białej paczuszki zawieszonej wysoko nad sceną i dała pokaz akrobatyczny najwyższej klasy. To Anna Filipowska, pierwsza gwiazda mikołajkowego spotkania w skokach. Pierwsza, ale nie ostatnia. Po niej na scenie pojawił się zespół, bez którego mikołajki nie mogłyby się odbyć. Doskonale wszystkim znane skoczki. Dla dzieci świąteczny program to jeden z najważniejszych występów w roku. Koncert mikołajkowy jest zawsze pierwszym koncertem w każdym roku, na którym dzieci prezentują kolędy, pastorałki. Można więc powiedzieć, że jest tak zwanym koncertem rozpoczynającym sezon świąteczny. A myślę, że akurat te mikołajki są szczególnie ważne, dlatego że występują dla swoich najbliższych, dla mieszkańców miasta i gminy Skoki. No i przede wszystkim dzieciom ubogacają ten czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Trochę stresujące, ale nawet jest tak fajnie występować przed publicznością, ma się taką satysfakcję. No i jest fajnie tak. My bardzo lubimy występować na mikołajki, bo wtedy mamy takie utwory, w których możemy naprawdę dużo pokazać i zawsze trochę się denerwujemy, ale lubimy pokazywać to, że coś umiemy i lubimy dla ludzi śpiewać. Mikołajki to okazja do spotkania mieszkańców gminy, którzy wypełnili halę skockiego gimnazjum. Świąteczne życzenia złożył im burmistrz Tadeusz Kłos. Wszystkim dzieciom chciałbym życzyć i życzę, żeby miały wszystko to, czego sobie w tym okresie zamarzyły. Żeby było im miło, żeby otrzymały pod choinkę to, co otrzymać chcą. I żeby waszych rodziców stać było na to, żeby mogły te wasze oczekiwania poprzez inwestora zrealizować. Teatr Promyk z Poznania zdradził dzieciom największy sekret świętego Mikołaja. Nie o to chodzi, co dostałaś. A o co? Tylko o ten jego złoty dzwonek. Oj, Stasiu, no złoty dzwonek, który sprawdza grzeczność. No, właśnie, no to sprawdza pamiętam. Grzeczność. Dzisiaj była to historia złotego dzwonka świętego Mikołaja, dosyć mało znana, bo wymyślona 2 lata temu przeze mnie, o tym, że złoty dzwonek sprawdza, czy dziecko było grzeczne. Kiedy dzwonek dzwoni głośno, to znaczy, że dziecko było bardzo grzeczne, kiedy średnio, no to tak czasem rozrabiało, a kiedy w ogóle nie dzwoni, to znaczy, że było niegrzeczne. Dzwonek Mikołaja dzwonił długo i głośno, bo w skokach są same grzeczne dzieci. Wszystkie zasłużyły na prezenty. Dzięki właśnie mikołajkom mogliśmy dać dzieciom mnóstwo świątecznej radości i obdarować każde dziecko słodkimi upominkami, które to otrzymały dzieci i te bardzo malutkie do aż 15-letnich, czyli do wszystkich, którzy ukończyli gimnazjum. Paczek w tym roku przygotowaliśmy 1782. Przygotowanie imprezy dla ponad 1000 osób, wśród których są dzieci i roczne, i 12-13-letnie, jest dość trudne z uwagi na to, że program musi być tak przygotowany i czasowo tak się musi odbywać, żeby był dogodny dla tych wszystkich grup wiekowych. Mam nadzieję, że nam się to po raz któryś już z kolei udało. Mimo niesprzyjającej aury na zewnątrz, tutaj znowu było gorąco, wesoło, radośnie i świątecznie. Udało się i to jak? Świadczyły o tym roześmiane twarze dzieci i rodziców. Pani wchodziła na tą linę i tak skakała. Fajnie było, jak poszłam po balona. Występy fajne i skoczki. Fajnie było. Było bardzo fajnie, sympatycznie. Skoczki pięknie śpiewały. Najbardziej podobały mi się te wyczyny tej pani na linie i jak ona tak gimnastykowana wszystko robiła. Mikołajkowa impreza już od 20 lat rozpoczyna w skokach świąteczny okres i oby cały ten czas był tak radosny jak to spotkanie.